Ale tu jest syf w tym aucie. Czego się nie dotknie, to się nie zrozumie. Wszystko okej, okay, wszystko. No, it's okej. Okay. It's okej. Okay. Nie ma jak mi wydać reszty. Pyta się, czy ja jej potrzebuję. No potrzebuję tej reszty, nie mam dużo kasy przy sobie. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Indie. Hej! Aby lepiej poznać to miejsce, będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o sile własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania oraz kilka dolarów. Więc minimalnie się schłodziłem, minimalnie, z naciskiem jeszcze raz na minimalnie. Za 3 minuty znowuż będzie mi gorąco. W zasadzie to już jak nagrywam ten materiał, jest mi gorąco. Nie no, miejscóweczka bardzo fajna. Naprawdę. Gdyby tylko było trochę czyściej, to już w ogóle by było klasa. Idę teraz do góry, muszę w końcu zjeść jakieś śniadanie, bo jest godzina już prawie 14. A ja nawet śniadania nie jadłem, więc to będzie śniadanie obiad. Natomiast no, w tych warunkach pogodowych raczej nie mamy dużego ciśnienia na jedzenie. Naszła mnie teraz taka refleksja. Pomyślcie sobie, że jesteście dziećmi, rodzicie się w takim miejscu, no bo tutaj mieszka 3000 osób, a oni tutaj normalnie funkcjonują. I rodzicie się w takim miejscu, wasi rodzice kultywują całą tą wiarę, te wszystkie obrzędy, no to wy też kultywujecie. No to macie w zasadzie wrażenie, jakbyście żyli w zupełnie innych czasach, nie? Jakbyście żyli naprawdę w czymś oderwanym od rzeczywistości, no bo trudno nie wierzyć w to wszystko, co tutaj jest, rodząc się tutaj, mając tutaj swoich rodziców, którzy w to wierzą, kultywujesz te wszystkie obrzędy, widzisz to wszystko, co się tutaj dzieje, te majestatyczne budowle, no to naprawdę trudno nie uwierzyć, trudno tego nie praktykować, trudno nie czuć się nawet takim, wiecie, no może nawet sobie lepszym, żyjąc właśnie w tym miejscu. No, ich myślenie jest no jednak trochę wypaczone po prostu, nie? Niż tak standardowego człowieka. Ale tam za mną idzie znowu coś ode mnie chce. Nie wiem, po co on idzie taki kawał za mną, jak ja i tak mu odmówię. He. What's the problem? No. Kamera. No, ale go załatwiłem, no bo na pewno chciał ode mnie jakiś permit do nagrywania, spróbować wycisnąć jakieś pieniądze ode mnie. No i podchodzi do mnie i mówi, to jest kamera do nagrywania, nie? A ja mówię, nie. Nie? No nie. Aha. Wiecie, dzisiaj wydaje mi się, że w takich krajach zachodniej Europy, w tym również w Polsce, wiara zanika i to w drastycznym tempie. Dzisiaj trudno jest już wierzyć, tak naprawdę. Młode pokolenie już idące z duchem nauki, no trudno jest wierzyć, trudno jest kultywować wiarę w dzisiejszych czasach. Myślę, że dzisiaj jest się innym, jeśli się wierzy, niż tak jak kiedyś było się innym, jeśli się nie wierzyło. A tutaj jednak jest się nadal innym, jeśli się nie wierzy. Myślę, że tutaj takowych w ogóle nie ma. Myślę, że tutaj osoby wychowujące się po prostu są skazane. Skazane na duchowość. A teraz przemieszczamy się po tej już tej wiosce Hampi, nie po ruinach. Które są zaraz obok, tylko przemieszczamy się już po tej wiosce właściwej i muszę powiedzieć, że ona również ma swój niesamowity sielski klimat. Patrzcie te skały, jak pięknie wyglądają. To nie można poczuć się tutaj jak w takich typowych Indiach, gdzie te dźwięki klaksonów, rikszy i tak dalej po prostu powodują, że nie słyszymy czasami sami własnych swoich myśli. Tutaj jest naprawdę kozacko. Bardzo fajnie. No wiadomo, że na dłuższą metę bym się pewnie nudził, bo
bo jednak człowieka ciągnie trochę do czegoś. Tutaj jest po prostu... Gdyby tutaj był ocean, to by było fajnie. W ogóle ta miejscowość przypomina mi troszeczkę te miejscowości w Indiach nad Oceanem Indyjskim. Są spokojne, mają taką swoją małą, sielską duszę. Są takie hippisowskie. Tak można się tutaj poczuć. O, bonjour! Ça va bien! Natomiast zwyczajnie ładnie tutaj. Zwyczajnie ładnie. No więc ja wracam do swojego hoteliku doładować baterię. To jakieś 20 km stąd. Gdyby ktoś z Was zadał mi pytanie, czy warto przyjechać do Hampi, czy warto zobaczyć to wszystko? Zawsze warto. Ja zawsze odpowiadam, że zawsze warto, no bo zawsze lepiej coś zobaczyć, niż czegoś nie zobaczyć. Czy zrobiło to na mnie jakieś niewiarygodne wrażenie? Nie, absolutnie nie zrobiło to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. I jeśli, wiecie, Hampi leży z dala od wszystkiego tak naprawdę i trzeba przyjechać specjalnie tutaj. Więc no nie wiem, czy ja specjalnie tutaj bym przyjeżdżał. Ja to miałem po drodze teraz, przemieszczając się po Indiach. Jeżeli chcielibyście zobaczyć miejsce magiczne i wyjątkowe, które naprawdę, naprawdę uderzy Wam do głowy, to ja bym prędzej polecał Varanasi. Tam myślę, że oj, możecie naprawdę przeżyć niezapomniane wrażenia. Natomiast tutaj w Hampi, jeśli będziecie mieli po drodze, to na pewno zapraszam. Na pewno też zrobi to jakieś pozytywne wrażenie, przede wszystkim swoją sielskością. Na chwilę odetchniecie od tych Indii, które Was cały czas atakują bodźcami z każdej strony. Ale żeby tu specjalnie przyjeżdżać, to raczej moim zdaniem nie. No i mam podwózeczkę. I bardzo dobrze. I wracamy doładować bateryjki. A jutro ruszam dalej. Ale teraz ja myślę, że zasłużyłem na naprawdę dobre, duże, zimne piwo. Hej. Podzielę się jeszcze z Wami takim moim... Hej. Podzielę się z Wami takim jeszcze moim małym przemyśleniem. Moim małym doświadczeniem, że przylatując do Indii, możecie się rozczarować kuchnią. I to jest ciekawe stwierdzenie, co? No bo wszyscy mówią, wow, jaka kuchnia indyjska jest wyśmienita. No we wszystkich relacjach, u kogokolwiek przeczytacie, że kuchnia indyjska jest wyśmienita. Nie twierdzę, że nie jest. Ale nie twierdzę również, że się tą kuchnią nie rozczarujecie. Dlaczego? Dlatego, że na świecie najpopularniejsze są dania, które można odtworzyć w każdym miejscu na świecie, czyli takie dania w miarę proste. Na przykład najpopularniejsze danie świata, czyli pizza, no to jest najprostsze, co może być. Kuchnia włoska w ogóle jest stosunkowo prosta. No pizzę możemy odtworzyć pod każdą szerokością geograficzną. Podobnie makarony. No makarony można odtworzyć wszędzie. Te dania, które są proste w odtworzeniu, bardzo łatwo popularyzują się na całym świecie. Hamburgery tak samo. I to samo jest z kuchnią indyjską, czyli u nas, nie tylko u nas, ogólnie na świecie, dania kuchni indyjskiej znane są tylko te, jako te dania, które można odtworzyć w każdym miejscu. Na przykład... I don't have time, sorry. Natomiast rozumiecie, na przykład kurczak chicken tikka masala, albo butter masala, roti, czy też naan bread. Wszystkie te rzeczy to tak naprawdę rzeczy, które są niezwykle popularne, jeśli chodzi o hinduskie jedzenie, jeśli chodzi o kuchnię indyjską. Każdy z Was pewnie już to nieraz próbował. Natomiast tutaj możecie się zabić, bo możecie w ogóle tego nie znaleźć. Bo wszystko zależy, w jakim stanie będziecie. Wszystko zależy, w jakim mieście będziecie. Tutaj Indie są tak ogromne, każdy stan jest tak ogromny i tak różny, że ta kuchnia jest absolutnie, absolutnie nieprzewidywalna i najpopularniejsze są zupełnie inne dania niż te, które Wy dobrze znacie z polskich czy też innych restauracji, udających restauracje z Indii.
Właśnie chociażby z tego względu, że nie każde danie kuchni indyjskiej można po prostu odtworzyć pod każdą szerokością geograficzną. Są warzywa, których u nas po prostu nie ma i nie ma opcji, żeby dane danie odtworzyć. Nie odtworzymy na przykład w Polsce veg meal, nie odtworzymy w Polsce vegetable Thai, nie odtworzymy Nord Thai, bo tych rzeczy po prostu u nas nie ma. Oni tutaj tym się zajadają. Jest cała masa innych dań, które dla mnie są kompletnie nieznane, choć ja interesuję się kuchnią indyjską. Dlatego możecie rozczarować się, przylatując właśnie do Indii, bo tutaj na każdym kroku jada się tak naprawdę nie te rzeczy, które my dobrze znamy z naszych restauracji, co oczywiście też jest plusem. Poprosiłem riksiarza, żeby wywiózł mnie poza miasto do takiej małej pierwszej wioseczki, znaczy ja podałem nazwę wioseczki, nie chodziło mi o to, żeby do niej dojechać, tylko tak najłatwiej się z nimi dogadać, bo jak powiemy, że chcemy poza miasto, pokażemy drogę, to oni nie rozumieją, o co chodzi, ale jak podamy już konkretną nazwę, akurat ta mała wioseczka jest zaraz za tym dużym miastem, którym jestem teraz, no to on wie, gdzie jechać. Można ustalać cel, można cokolwiek się komplikować. Bo nauczyłem się już teraz jakimś tam doświadczeniem, że szkoda tracić tych czasu, szkoda tracić tych 2 godzin, 3 godzin na wydostanie się z miasta, jak można już za chwilę przeżywać tą przygodę, a jednak wydostanie się z miasta to jest czasami abstrakcja i tracimy na to zbyt wiele zupełnie niepotrzebnego czasu, a nie dostarcza nam to nie wiadomo jakiej przyjemności. Gościu łapie stopa, bo nie ma jak mi wydać reszty. Pyta się, czy ja jej potrzebuję. No potrzebuję tej reszty, nie mam dużo kasy przy sobie. Mam jakieś tam groszaki tylko. I teraz łapiemy stopa, żeby móc wydać resztę. No więc dobry czas mam dzisiaj wydostania się z tego miasta. Jesteśmy już w zasadzie poza. Jest tutaj główna trasa, gdzie zaraz będę próbował złapać stopa. Muszę tylko przejść ten most. Spójrzcie, jaka tam fajna duża tama w tle. Po drugiej stronie mamy ogromne zmagazynowanie wody, ogromne jezioro, ale nie pokażę wam tego na ujęciach. I ruszamy cały czas w kierunku zachodniego wybrzeża Indii. Zmierzamy w kierunku stanu Goa, gdzie jest sielsko, tutaj już jest sielsko, tu już jest fajnie zielono, jest już zupełnie inaczej, nie jest tak wysuszona ziemia. I potem tym zachodnim wybrzeżem będziemy już ruszali do góry, bezpośrednio do Mumbaju, 20-milionowej metropolii. Where are you going? Popeye. Popeye? Just one moment. Okay. Popeye. Straight. Okay. Yes, me too. Jakoś się tutaj wspólnie mieścimy. Ledwo bo ledwo, ale się mieścimy. Ogólnie to ja nie wiem, gdzie oni jadą. Nie widzę tej miejscowości na mapie, ale póki będą jechali prosto, to znaczy, że jadą okej. Właśnie w tym momencie mamy gdzieś połowę drogi z Chennai do Mumbai, czyli połowę drogi, którą ja zamierzam przemierzyć w całości. No, mega fajnie, mega się cieszę w ogóle. Jadę przez środek Indii, więc nie w tych miejscach turystycznych. Jadę tam, gdzie nie ma po prostu żadnych turystów. Przemierzam te miejsca. Oczywiście stan, do którego teraz się powolutku zbliżam, czyli stan Goa, chociaż jeszcze trochę kilometrów do niego mam. To jest ta najbardziej turystyczna, w cudzysłowie, taka enklawa, jeżeli chodzi o Indię. Ale no, trzeba Goę też przejechać, żeby dojechać do Mumbai. Poza tym myślę, że w końcu gdzieś na tym zachodnim wybrzeżu uda mi się zażyć kąpieli w oceanie, bo już nie mogę się doczekać. Wiecie, no przemierzacie kraj, który ma tyle fajnego do zaoferowania, jeśli chodzi o te przyjemności związane z oceanem. Przemierzacie je już kolejny i kolejny dzień, a nie macie możliwości skosztowania tego. No jednak wybrzeże to wybrzeże i jak dotrę do wybrzeża, to myślę, że chociaż troszeczkę zregeneruję sił. Okej, jest całkiem spoko.
Tam jest droga do miasta, do dużego miasta, Kopalla. A ja jestem tutaj przy wylotówce, właśnie sobie wysiadłem z tego autostopu. W odpowiednim momencie się zorientowałem, że nie ma co wjeżdżać do miasta, tylko idziemy na górę łapać dalej. Trochę mam dzisiaj problem z plecakiem, a dokładnie to w sumie nawet nie z plecakiem, co z moimi ramionami. Wczoraj za bardzo sobie opaliłem, chodziłem w koszulce na samych ramionczkach. No i dzisiaj plecak troszeczkę mi ciąży tutaj. Idę jakiś taki wygięty. Czekajcie, z której strony tutaj wejść do góry? My byśmy jechali z prawej, tak? Czyli oni będą jechali odwrotnie, z lewej. Czyli muszę tam przejść, na drugą stronę. Natomiast drogowskazów na Mumbai jeszcze nie ma, także jeszcze trochę do celu zostało. No mówię, jesteśmy gdzieś w połowie trasy właśnie teraz, właśnie w tym momencie, tak ki razy drzwi. Ale ten moment, kiedy napis Mumbai pojawi się po raz pierwszy i podana zostanie ilość kilometrów, no to już będzie dobry znak, że zbliżamy się powolutku gdzieś do celu. No ja tu nagrywam, a ten tron. Hey. Where are you going? Straight? Yes? Okay. City girl? No city. What a sticker. Yeah. Ale tu jest syf w tym aucie. Czego się nie dotknie, to się jest brązowy. Wszystko okej, okay, wszystko... No, 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 it's okej. Okay. It's okej. Okay. No, on musiał jechać przez prawdziwe bezdroża, spójrzcie. W każdym razie jedziemy dalej. Jest bardzo dużo miejsca, jest wygodnie. Kierowca nie zadaje dużo zbędnych pytań. I śmigamy. Ashok. Ashok. Zabrzmiało jak Ashok. Ashok. Your name? Your name, Ashok? Ashok. Ashok. To ja będę mówił Ashok. Ashok? Ok, Ashok? Asio! Będę mówił do niego nie Ashok, tylko Asio, Asio. My name is Patrick. Patrick. My name is Patrick. Patrick i Asio. I widoczki.